Dobry wieczór, witamy Państwa na konferencji prasowej po meczu Wisły Kraków ze Skrą Częstochowa. Jest z nami trener Wiślaków, pan Jerzy Brzęczek. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie trenerze. Poprosimy na początek o kilka słów komentarza. Oczywiście na pewno dla nas bardzo miły wieczór, zakończony zwycięstwem, myślę jak najbardziej zasłużonym, ale wbrew temu to nie było na pewno łatwe zwycięstwo i łatwy mecz. W szczególności ta pierwsza połowa do momentu, kiedy nie zdobyliśmy bramki, Skra bardzo dobrze grała w defensywie, wychodziła z groźnymi kontratakami. Dlatego też myślę, że najważniejszą kwestią oczywiście jest z jednej strony objęcie prowadzenia, ale również taka konsekwencja, szybko zdobyta bramka w drugiej połowce na pewno ten mecz ustawiła, dlatego też gratuluję chłopakom. Ważne dla nas 3 punkty, dziękuję kibicom. Myślę, że to dla nas wszystkich miły, przyjemny wieczór, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, jakie przed nami ciężkie mecze w następnych tygodniach. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam do zadawania pytań. Piotrek Kostogryz. Panie trenerze, ja miałbym 2 pytania, jeżeli można. Pierwsze to, wszyscy kibice doczekali się tego długo wyczekiwanego napastnika. Czy jakiś komentarz do tego transferu mógłbym pana trenera prosić? I drugie pytanie to o Mateusza Młyńskiego, bo on zszedł przed czasem. I czy tam coś się poważniejszego stało? Jeżeli chodzi o Mateusza, oczywiście nie mamy jeszcze teraz jakiejś konkretnej diagnozy i nie chcę teraz jak gdyby spekulować, jakiś problem mięśniowy, ale mam nadzieję, że to nie jest żaden uraz wykluczający Młynka z następnych dni treningowych i meczu. Jutro na pewno będzie wykonane badanie i wtedy będziemy po prostu wiedzieć, jaka jest dokładnie sytuacja, ale mam nadzieję, że jest wszystko ok. Jeżeli chodzi o napastnika, oczywiście cieszę się bardzo, że ten czas i pracę, jaką poświęciliśmy temu, żeby ściągnąć do nas Sanchero na dzień dzisiejszy, myślę, że dostaliśmy taką pewną nagrodę za tą konsekwencję, jak również za cierpliwość, bo myślę, że to nie był bardzo, nie był to łatwy transfer i negocjacje były bardzo ciężkie do wczorajszego wieczora jeszcze, gdzie wszystko już było praktycznie ustalone, były nagle przemyślenia prezydenta Ibizy troszeczkę inne, tak więc troszeczkę jeszcze nerwów było, ale cieszę się bardzo, że mamy takiego piłkarza, bo na pewno nie jest łatwo ściągnąć zawodnika z drugiej ligi hiszpańskiej do naszej pierwszej ligi, ale myślę, że również jego postawa, jego przekonanie, jego agenta, jego narzeczony, jak gdyby od samego początku, jak zaczęliśmy rozmawiać, a to już dosyć długi czas, myślę, że doceniają i szanują to, jakim klubem jest Wisła Kraków, gdzie teraz jesteśmy i oczywiście mam nadzieję, że Angelo nam pomoże w tym, żeby awansować do tej ekstraklasy i również chciałbym powiedzieć i prosić kibiców, Angelo przyszedł do drużyny, która dobrze funkcjonuje, ma tej drużynie pomóc i na pewno nie będzie naszym zbawcą. Ja szanuję każdego zawodnika, ale na pewno ta jego jakość, która jest, myślę, że nam pomoże z jednej strony, również dodatkowo wzmocni rywalizację, a i tak ze spokojem, z konsekwencją będziemy budować silną drużynę i silny klub. Dziękuję. Są jeszcze pytania? Tutaj bardzo proszę. Tomasz Grabek, portal Fantastyczny Scout. Jeszcze jedno pytanie odnośnie napastnika. Czy on jest gotowy do zagrania kolejnego meczu już od początku, czy będzie go pan systematycznie wprowadzał do składu? Kilo jest gotowy, przeprowadzał cały okres przygotowawczy, rozgrywał mecze towarzyskie, mecze sparingowe. Druga liga hiszpańska, tak jak również pierwsza liga, rozpoczęła sezon w minionym tygodniu. Angelo wszedł na parę minut. Myślę, że miał bardzo dobre wejście. Tak więc na pewno pod względem przygotowania fizycznym jest gotowy do tego, żeby grać od pierwszej minuty. Dziękujemy pięknie, panie trenerze. Dziękuję bardzo. Witamy Państwa po przerwie. Jest z nami trener gości, pan Jakub Dziółka. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Poprosimy o komentarz do meczu. Witam, dzień dobry jeszcze raz. Gratuluję Wiśle zwycięstwa, zdobycia 3 punktów. Na pewno z przebiegu całego meczu były dobre fragmenty Wisły i strzelili nam 3 bramki. Myślę, że druga bramka w pewnym stopniu zamknęła mecz, bo to my rozpoczęliśmy, myślę, że dobrą sytuacją ze stałego fragmentu gry i
też mieliśmy taki plan, żeby korzystać z tych sytuacji, które będą blisko pola karnego Wisły, aczkolwiek strata drugiej bramki, ten plan, który był w przerwie, w większym stopniu zamknęła. Myślę, że to było duże przeżycie dla moich piłkarzy, może nie wszystkich, ale większości, zagrać tutaj na stadionie. Gratuluję jeszcze raz Wiśle i przygotowujemy się do następnego meczu, który mamy w niedzielę. Dziękuję. Dziękuję i czekamy na pytania. Tak, bardzo proszę. Dzień dobry, panie trenerze. Jedno pytanie, czy nie ma pan wrażenia, że pana piłkarze zagrali trochę zbyt bojaźliwie w pierwszej połowie? Miałem wrażenie, że Hilbrych był trochę osamotniony i tak jeden znamienny moment, kiedy chciał wysoko presować przeciwnika, obejrzał się za siebie, a koledzy cofali się już pod własne pole karne. Myślę, że nie nazwałbym tego bojaźliwością, aczkolwiek tak, ma pan rację, zakładaliśmy, że w pierwszych 20 minutach będziemy mieli więcej piłki przy nodze po odbiorach na naszej połowie i będziemy grali w przestrzeni za plecami Wisły Kraków, która była. Nie udawał nam się ten plan, ponieważ po odbiorze traciliśmy piłkę bardzo, bardzo szybko, popełnialiśmy błędy własne i nawet dwa otwarcia gry, które były w naszym wykonaniu przy pierwszym, przy drugim podaniu niezłe, uniemożliwiało nam to, także z przebiegu tej pierwszej połowy rzeczywiście mogło tak wyglądać. Tak jak powiedziałem, na drugą połowę chcieliśmy zagrać zdecydowanie inaczej, ale strata drugiej bramki spowodowała, że nie mieliśmy tak dużego wpływu na mecz już. Mają państwo jeszcze pytania? Skoro nie ma, to dziękujemy, życzymy dobrej nocy. Do zobaczenia. Dziękuję.